Dzień dobry. Słuchajcie, moi drodzy. No, na wstępie chciałem Wam serdecznie podziękować za odbiór moich materiałów. Naprawdę, no, osobiście nie spodziewałem się takiego odzewu, takiego odbioru, że tak szybko ten kanał w tak krótkim czasie urośnie. No, jestem mega szczęśliwy, dziękuję Wam za to. I mogę Wam obiecać, że będę starał się nagrywać dalej wartościowe jakieś materiały. Proszę wziąć też pod uwagę to, że uczę się tego całego YouTube'a, montażu i nagrywania tej przede wszystkim tremy, jaką mam w związku z mówieniem do kamery. No, proszę o wyrozumiałość. Myślę, że z biegiem czasu będzie mi to przychodziło jakoś łatwiej. A na tą chwilę jest jak jest, nic na to nie poradzę, boku sobie nie wyrwę, ale staram się jak mogę. Wracając do tematu pierwszego filmu, nigdy nie zostawię tak klucza, znaczy pierwszej części filmu nigdy nie zostawię tak klucza. Dostałem bardzo wiele zapytań, czy klucz można zostawić w takiej pozycji, czyli tak zwanej pionowej, tak? Czy klucz można lekko wysunąć i tak zostawiać, czy wtedy jest to bezpieczne? Następne pytanie, jakie było, to czy jestem w stanie otworzyć zamek zamknięty na 4 razy, bo jak wiadomo, na 4 razy go można maksymalnie zacząć. I ostatnie pytanie, jakie było, znaczy takich powtarzające się pytań, dużo których było, to tutaj jest ta zapadka od klamki. Pewnie nie widać jej z tamtej strony, ale proszę mi wierzyć, że jest. I tutaj chodziło o to, że jak zamek jest zamknięty, to co z tą zapadką od klamki, jeśli od zewnętrznej strony jest na przykład nie klamka, którą można wcisnąć i to się schowa, tylko gałka, że są drzwi tak zwane zatrzaskowe, a później z klucza trzeba otworzyć. Te wszystkie kwestie, odpowiadałem na te kwestie, ale myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu druga część materiału, gdzie te wszystkie kwestie pokażę. No i chyba rozwieję wszelkie wątpliwości, czy to jest bezpieczny sposób zostawiania tego klucza, czy jest niebezpieczny sposób zostawiania tego klucza. Jedna ważna rzecz, bo jeszcze często też padają takie pytania, że ludzie pytają, to co zrobić, skoro już taki zamek mają. No to tak, pierwsza opcja jest taka, że po prostu wyjmować klucz i tyle. Druga opcja jest taka, że jeśli chcemy mieć ten dostęp jednak od strony wewnętrznej, bez konieczności wkładania, otwierania zamka, są odpowiedniki tych zamków. Można go przerobić na tak zwany zamek na wkładkę, że wtedy zamiast takiego klucza dwupiorowego ma po prostu tutaj włożoną wkładkę. Można takie drzwi przerobić. Również to robię. Jeśli ktoś jest zdecydowany na przeróbkę takich drzwi na zamek na wkładkę, jest z okolic Warszawy bądź z Warszawy samej, służę pomocą. Wykonuję to również te czynności na co dzień, więc nie ma najmniejszego problemu. Zrobimy to tak, że ten zamek przerobimy na zamek na wkładkę. Będzie rozeta antywłamaniowa z zewnętrznej strony, a od środka nawet można zostawić pokrętło, bo przy dobrych wkładkach z pokrętłem, znaczy gdzieś nawet w średnich klasach z pokrętłych, opcje z innego mojego materiału otwierania drucikiem również nie wchodzi w grę. Także kwestia wyboru, kwestia decyzji. Jak coś, proszę o kontakt prywatny i oczywiście takie drzwi jestem w stanie dla Państwa przerobić. Natomiast jeśli chodzi o ten zamek, o ten typ zamka i odpowiedź na te Wasze powielające się pytania, no to w tym materiale postaram się je wszystkie wyjaśnić i rozwiać wszelkie wątpliwości. Zapraszam do filmu. Skoro wszystko sobie poustawiałem, to chcę odpowiedzieć na te ważne pytania, które powielające się pytania, które zadawaliście. Mianowicie tak, co w sytuacji, kiedy włożymy klucz od środka i zostawimy go w takiej pozycji, pionowo, tak, żeby po części blokował zapadki, no i żeby nie dało go się w żaden sposób zrobić. No ja twierdzę, że to nic kompletnie nie daje. Już pokażę dlaczego. Bo to jest tak naprawdę do połowy już przerzucony zamek. Jest to jeszcze prostsze do zrobienia. Znaczy, no prostsze do zrobienia. Właściwie to takie same do zrobienia jak normalnie. I oczywiście otwieramy sobie tak, jak to otwieraliśmy. A już jest zamek w tym momencie otwarty, więc... No ta opcja zostawiania tak klucza kompletnie nie robi żadnej różnicy. Drugą opcją było, powiedzmy, zamkniemy na 2 razy, tak? Z wysunięciem klucza. Wysuwamy klucz. Wystaje tyle, powiedzmy tak, klucz stoi dęba, ktoś wysuwa i czy od zewnętrznej strony da radę coś zrobić. Oczywiście, że da. To jest żadne zabezpieczenie. Można klucz złapać,
wsunąć i na tej samej zasadzie, o, jeszcze muszę go wsunąć, bo mi się troszeczkę uciekł, o tak, i na tej samej zasadzie, o, znów uciekł. I na tej samej zasadzie podnosimy tu kawałek, wkładamy raz i teraz drugi. Więc tak jak mówię, wysunięcie klucza również kompletnie nic nie daje w tym przypadku. Trzecie pytanie powielające się wiele razy było, aha, dobra, jak jest zamknięty na 4 razy, no bo wiadomo, można go maksymalnie zamknąć na 4 razy. No wiadomo, moim zdaniem, że jak 2 razy jest zamknięty, to czy 2, czy 4, nie ma to za bardzo większego znaczenia. Już pokazuję. Po prostu trochę dłużej to się robi, tak? No tak. Już jest 2. No i wiadomo, że te 2 następne razy również pójdą bez problemu. Raz, 1, jak to woli, i 2. Więc z 4 razy również można ten zamek bez problemu otworzyć. Więc kolejne zamykanie na 4 razy kompletnie również nic nie daje. No i ostatnie tam pytanie było jeszcze, zaraz, o co? A, o tą klamkę. Bo właśnie, ważna rzecz, pokażę coś. Normalnie jak ten zamek jest zamknięty, chcielibyśmy otworzyć klamkę. O, tu się kręci ten od klamki, a z klamką się nic nie dzieje. Ale jak otworzymy ten zamek, to wtedy klamka staje się aktywna i można ją tu schować. No ale skoro jest na przykład, no wiadomo, jak jest klamka z zewnętrznej strony, no to wystarczy ją nacisnąć, otworzyć i to się schowa. Natomiast jak jest gałka z zewnętrznej strony, a pozostawimy klucz w środku, co jest, potwierdzam po raz kolejny, skrajnie niebezpieczne, no pokażę, jak to można zrobić z włożonym kluczem, że to również nie daje, że to kompletnie nic nie daje tak naprawdę, tak? Więc już pokazuję, powiedzmy zamek zamknięty na 2 czy 4, już przed chwilą pokazałem, że to jest bez różnicy. Teraz robimy, otwieramy go po raz kolejny, tak. Przekręcony. Teoretycznie mamy już zamek otworzony, tak? No ale jeszcze trzyma klamka. Więc po prostu robiąc jeszcze dodatkowe pół obrotu, za chwilę tą klamkę schowamy. Więc również tak zwana sztywna gałka. Oj, klucz mi uciekł trochę. Już go sobie poprawiam. Więc tak naprawdę zamek jest otwarty, trzyma tylko klamka i już ją w tym momencie chowamy. Więc sztywna gałka z zewnętrznej strony również nie stanowi żadnego kompletnie zabezpieczenia. Wyciągając klucz, tak jak powiedziałem wielokrotnie, wtedy zmienia się wszystko, cała postać rzeczy. Ten zamek jest wtedy zamknięty, zabezpieczony. Nie można go otworzyć kluczem od wewnątrz. Jest to całkiem inna bajka. Natomiast w tym przypadku no niestety żadna z tych opcji, o które pytaliście wielokrotnie, nie jest dobrym rozwiązaniem. Więc no chyba tyle, co w tym materiale mam do powiedzenia. Także moi drodzy, wydaje mi się, że wyjaśniłem wszelkie wątpliwości dotyczące zostawiania klucza w tym zamku.
Może źle się wyraziłem na samym początku, może nie wyjaśniłem wszelkich waszych obaw, które później zadawaliście w pytaniach, w komentarzach. Powiem tak, na wszystkie staram się odpowiadać. No niektóre się powielają po raz, nie wiem, 50, 60. Czy dotyczy to na przykład wszystkich zamków, czy tylko tych, gdzie wyraźnie mówię, że to tylko tych. No ale okej, rozumiem, że niektórzy, nie wiem, nie oglądają, przewijają, znaczy nie słuchają, oglądają, tylko przewijają, mogą nie wiedzieć. Myślę, że w tym materiale wszelkie wątpliwości już rozwiałem. Wszystko jest jasne. Klucz za każdym razem proszę wyciągać całkowicie. To są, tak jak powtórzę po raz kolejny, bezpieczne zamki, ale nie zostawiamy klucza włożonego od strony wewnętrznej, bo jest to skrajnie niebezpieczne. W różnych konfiguracjach był ten klucz i w różnych konfiguracjach zawsze można ten zamek otworzyć. Jeśli ktoś chce przerobić ten zamek na wkładkę, to tak jak mówiłem wcześniej, również jest to możliwe. Zapraszam do kontaktu, omówimy szczegóły. Jestem to w stanie dla Państwa zrobić. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za śledzenie kanału. No, jestem mega zadowolony, że to tak ruszyło, że jest takie zapotrzebowanie. Wyciągajcie sobie z tych materiałów wnioski. To nie ma na celu uczyć złodziei, jak otwierać zamki. To ma bardziej na celu uświadamiać ludzi, jak skrajnie niebezpieczne są zwykłe takie proste zachowania, o których ty bądź ty nie wiecie po prostu. Zresztą dużo było komentarzy takich, że myślałem, że klucz włożony od środka zabezpiecza sprawę. We wkładkach zabezpiecza sprawę, bo wystarczy klucz włożyć i przekręcić, ale wtedy też kluczem od zewnątrz nie można otworzyć. Myślę, że nie ma takiej konieczności zostawiania takiego klucza. Wystarczy włożyć wkładkę odporną na pikowanie z weryfikacją klucza. Też na innym materiale o tym mówiłem, czyli wkładka... Nie, to nie była wkładka odporna, nieodporna, tylko wytrychujesz, zablokujesz. Też odsyłam do tego materiału. Tam jest pokazane prawda przede wszystkim, te wkładki, jak mają tą weryfikację klucza, że potrafią się zablokować przy próbie ingerencji w zamek, czyli przy próbie otworzenia go bez włożenia odpowiedniego klucza. No, żeby nie zanudzić swoim paplaniem, bo to też nie tędy droga. Zachęcam do moich innych materiałów, zachęcam do udostępniania tego kanału. Jest mi niezmiernie miło, że jesteście ze mną. No cóż, będę starał się jakoś to ciągnąć dalej. Chociaż nie jest to proste, proszę uwierzyć. Jakieś tak jestem trochę zblokowany, ale może to w końcu pójdzie. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, hej.